To miał być mecz na szczycie Ekstraligi. Na Jastorze pojawiła się rekordowa liczba kibiców, choć tym razem zabrakło fanów gości. Niestety sympatyków JKH GKS Jastrzębie czekało ogromne rozczarowanie. Zamiast wyrównanego pojedynku było prawdziwe sportowe trzęsienie ziemi. Co więcej, w meczu nie mógł zagrać Ramon Sobko, który na treningu złamał palec. Ale zacznijmy od początku. W pierwszej tercji nic nie wskazywało na późniejszy pogrom. Gra była wyrównana, z lekkim wskazaniem na gospodarzy, którzy raz po raz niepokoili Przemysława Odrobnego. Ale od czego Sanok ma Wojtka Wolskiego? W 17 minucie importowany z NHL zawodnik dosłownie wjechał z krążkiem do bramki Kamila Kosowskiego, otwierając wynik meczu. Druga część gry przejdzie do historii jastrzębskiego hokeja. Takiej serii goli dla gości nie pamiętają najstarsi górale. No to jedziemy. 22 minuta, Józef Witek. Jest 0-2. Dwudziesta czwarta minuta, Martin Wozdecki. Mamy 0-3. Dwudziesta ósma minuta, Paweł Moździsz, jest 0-4. Dwudziesta dziewiąta minuta, Michał Radwański i już 0-5. Trzydziesta trzecia minuta, Paweł Dronia, mamy 0-6. Trzydziesta czwarta minuta, Peter Bartosz, jest 0-7. W ciągu zaledwie 12 minut goście strzelili 6 goli. Mistrz Polski zafundował wiceliderowi prawdziwe lanie. Szczęście w nieszczęściu, że gospodarze mają w swoich szeregach Richarda Krala, który w 37 minucie przerwał serię Sanoczan i pokonał Odrobnego. Załamani wynikiem kibice z radością przywitali to trafienie. W trzeciej tercji tylko cud mógłby zmienić obraz meczu. Niestety tego dnia żadne zjawisko nadprzyrodzone nie miało miejsca. W 44 minucie po podaniu Pawła Droni z zabramki wynik podwyższył Krzysztof Zapała. Na tego gola gospodarze odpowiedzieli 3 minuty później, gdy Mateusz Danieluk pokonał Odrobnego.